Dziś o książce Krasnale, rzecz o kreatywności i zmianie. Witajcie kochani, serdecznie dziękuję moim patronom za to, że wspierają moją działalność. Dziś kolejna Energy Book Środa, w której to opowiadam Wam o książkach, które warto przeczytać. Ta trafiła do mnie zupełnie przypadkowo. Dostałam ją od mojej koleżanki Kasi i szczerze Wam powiem, że początkowo jak usłyszałam jej tytuł, byłam przekonana, że jest to książka dla mojej córki. Nic bardziej mylnego. Jak napisał jeden z jej recenzentów, proszę się nie bać, tytułowe Krasnale to nie jest zapowiedź infantylnej bajki dla dorosłych. To poważny opis procesu kreatywnego myślenia. I wiecie co? Zaczęłam ją czytać i dostałam olśnienia. Ona nie trafiła do mnie przypadkowo. Trafiła do mnie w czasie koronawirusa, kiedy to wiele osób musiało zweryfikować swoje życie, poddać się nieuniknionym zmianom i jeszcze odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To także dotyczyło mnie. Niestety nie pracuję już na etacie i nie mogę liczyć na stałe, comiesięczne wpływy na moje konto. Autor książki, Marek Stączek, jest ekspertem od procesu zmiany, który uwielbia storytelling i opowiada, jak ważna jest rola opowieści w procesie zmiany. Jest autorem kilku książek z zakresu psychologii biznesu. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów, przygotowywaniem ludzi do wystąpień i pisze także te wystąpienia. Jeśli oglądasz moje filmy czasami i uważasz, że to, co mówię, jest wartościowe, zasubskrybuj proszę mój kanał na YouTubie, a jeśli chciałbyś wspomóc moją działalność, również możesz mnie wesprzeć na patronite.pl. Z góry serdecznie dziękuję. Ale wróćmy do samej książki. Opowiada ona o trzech krasnalach, trzech przyjaciołach flisakach, którzy trudnią się transportem wodnym. Wiodą spokojne, bezpieczne życie, w którym nie zmienia się nic od wielu pokoleń. Problem zaczyna się, gdy nagle dopada ich przysłowiowy kryzys. Każdy z nich reaguje na niego w inny sposób. Ser Output obwinia inne krasnale. Ser Fobosa paraliżuje strach, a ser Betonek zaczyna widzieć świat w czarnych barwach i wciąż powtarza: z tym nic już się nie da zrobić. Nie zdradzę Ci, co dzieje się po tym, powiem Ci tylko, że jeden z nich, wspomniany ser Fobos, rusza w podróż, aby znaleźć nowe miejsce do życia. Po drodze przechodzi wszystkie etapy zmiany i gdy wraca, rozpoczyna przemianę swoich przyjaciół. Pokazuje im, że na siłę nic nie da się zrobić, że wtedy nic nie wychodzi. Udowadnia, że bezpieczeństwo jest przyczyną niemocy i usypia, a kryzys uświadamia, że musi być coś po drugiej stronie. Książkę czyta się w jeden wieczór i jest w formie bajki dla dorosłych. Jest w formie 21 króciutkich rozdziałów, a na lewej stronie książki zawsze pojawiają się małe historie świata, które dokumentują opisywane treści. Z rzeczy godnych zapamiętania jest 9 zasad krasnali, które warto wdrożyć w swoim własnym życiu. Po pierwsze, systematycznie zadawaj pytania i słuchaj. Po drugie, miej dystans do samego siebie. Po trzecie, pamiętaj o szklanym tunelu. Czwarte, traktuj błędy inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawe? Koniecznie przeczytaj pozostałe. Poznasz też 4 złote pytania. I na koniec moja subiektywna ocena. 7. Dlaczego? Bo nawet jeśli nie wstrząśnie tobą do głębi, to wyjaśni proces zmiany i otworzy na kreatywność, która pojawia się tylko w procesie zagrożenia, gdyż zmusza do myślenia i udowodni, że każdy kryzys jest przejściowy, a na jego drugim brzegu to nowe może być dużo fajniejsze niż to stare. Serdecznie polecam. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Plus Środę.